dzisiejszej FITV będziemy łowić gdzie? Koło Sea Tower. Tak jest, koło Sea Tower. Już wiemy, że tam nie wolno wejść. Na ten drugi pomościk też nie wolno wejść. No dobra. Zrobimy tego, z tego też filmik morskie miejscówki. Także będzie wspaniale. Jest też z nami Patryk. Cześć, cześć, witam. Dołączy Jarek Rusak z kadry Władek Team. No i łowimy dzisiaj tu. Legitymacja. A legitymacja to syn ma swoją legitymację, szkoda. Tak, bo poprosił dokumenty tożsamości z PESEL-em dzisiaj może, bo musimy odnotować kontrolę. Aha, ale to PESEL pamiętam swój. To mogę. Podobam. Opowiadaj. Nic nie bierze. No. No wszystko. Miejscówka ładna, sympatycznie nam tu gra. W tle Sea Tower, ale słuchajcie, no nic, tutaj Patryk mówi, że z racji na to, że jest port tutaj zamknięty, no bo to wejście, wiecie, tam jest dosyć małe, a akwen mimo wszystko duży, to może dlatego, co Filip, nic nie ma? Możliwe. Będzie trzeba się bryknąć pod scenę line, to jest dosyć daleko, także pomęczymy jeszcze troszeczkę tą wodę, bo nie ryby i chyba będziemy lecieć pod scenę. Poczekamy jeszcze na Jarka, bo gdzieś się zgubił po drodze i Michała, bo był, ale po las gdzieś, chyba po sprzęt. Kolejny odcinek morskich miejscówek, dzisiaj Sea Tower Gdańsk, a tak w zasadzie chyba Scena Line, ponieważ łowiliśmy już tutaj, na pomosty nie wolno wchodzić, natomiast połowiliśmy tutaj wzdłuż tego nabrzeża, no i nic, dzisiaj taka dosyć spora lampa w wakacje, także myślę, że te okonie też nie będą aż tak mocno żerować, natomiast przejdziemy się chyba pod Scena Line, tam powinno być lepiej, jest nas kilka osób, więc jakieś rybki powinny się dzisiaj pojawić. Jak Filip, pierwsza twoja w życiu kontrola? No nie, mnie nie kontrolowali, tylko cię. No właśnie, od Filipa nie chcieli żadnych dokumentów. Ode mnie jak najbardziej. No, kwestia, wiecie co, bo to policja, nie? Żeby PESEL podawać. Ja miałem swoją legitymację nauczycielską, no i tam nie ma PESEL-u. No i musiałem podać PESEL, sprawdzili to, czy to na pewno jest wszystko ok, z imieniem i nazwiskiem, z tej legitymacji, w sumie spoko. Kwestia też jeszcze, czy można pokazać wizerunek funkcjonariuszy. Oni są, słuchajcie, na służbie. Ja mam zarejestrowaną działalność normalnie w sądzie jako gazeta, czyli dziennik, czyli jestem z prawdziwego zdarzenia reporterem, mam swój numer i tak dalej, więc no tutaj myślę, że nie ma chyba o czym gadać. Dobra, idziemy do Jarka, on jest gdzieś tam. Zresztą widziałem, że oni tam podpływali właśnie też, chyba go też tam kontrolują, także przetrzepią nas, będzie więcej kontroli pewnie niż ryb dzisiaj. Jak myślisz, ci te wędkarze, którzy są tam w tle, to oni łowią w tym miejscu, bo tam jest więcej ryb? Czy... Wyjął mi to z ust, bo jest cień. Nie, naprawdę, słońce tak daje czadu, że na tym betonie się wystać nie da, a nie ma tej takiej bryzy morskiej typowej, bo do morza jest mimo wszystko daleko, nie? No dobra, Sea Tower, daliśmy tej miejscówce 4 godziny i nic. Taka trochę masakra, bo nas jest 5 osób. Lecimy na Scena Line, no gdzieś mniej więcej tam, ale lecimy samochodem, bo z buta byłoby pół godziny. Także pakujemy się i lecimy na drugą miejscówkę. Małe podsumowanie Sea Tower, ale chyba tam jeszcze wrócimy. Jak to wygląda? Na zero. Na zero, nie? Ale miejscówka ogólnie fajna, nie? Miejscówka fajna, miejscówka fajna. Dobrze wygląda, dobrze się zapowiada. Jakieś okonie były, nie? Co się tak, odprowadzało? Odprowadzały przynęty. Jakieś skubnięcia drobne też były. Aha, dobra. I teraz co? Jaki plan na teraz? Teraz na brzeże polskie. Po parę kilometrów. Mhm. Do obłowienia. I można się spodziewać tutaj śledzia też? Pewnie tak, tak myślę. Tu tylko raz kiedyś byłem, z rok temu, z tego co pamiętam. Miejscowi łowili sandacze na trubkę. Aha. O trochę innej porze roku chyba byliśmy z kolei. No zdecydowanie, jak sandacz. Dobra, a ty tutaj nie byłeś jeszcze, nie? Tutaj nie byłem, ale często przyjeżdżam tak po prostu zobaczyć na spacer. Są ludzie, no łowię. Mhm. Dobra, czyli jest szansa, lecimy. Przed chwilą stał tutaj holownik, taki całkiem nawet duży. Dopiero co odpłynął jeszcze, nawet woda faluje, a już Michu tutaj łowi. Michu, w tej takiej mega trąconej wodzie od tego holownika myślisz, że ty coś złowisz?
To się okaże. Wszystkich próbuję sposobów jakich ten. Nawet wyciągam gumy, wiesz, naprawdę wymyślne. Aha. Nie morskie. No. Nie, nie, nie. Próbować wszystkiego. Nie, ale jak one tak, wiesz, sumują albo odpływają, to one naprawdę robią mega duże zamieszanie. One tutaj się nie pieprzą, oni się tak, wiesz, nie tak delikatnie, tylko tak, no mocno, no bo wszystkie... Na pełnym ogniu odszedł. Tak jest, bo zobaczcie, tu są same polowniki, więc, wiecie, oni są tutaj jak u siebie. I mocno tak właśnie na pełnym ogniu odchodzą i to robi mega fajne wrażenie, natomiast ja myślę, że tutaj na dnie już nic nie ma. Może tak być. Może tak być. Dopiero co ten przypłynął, a już ten odpływa. Także nie ma tutaj spokojnej wody, o panie. Nie, ale muszę powiedzieć, że bardzo delikatnie odpływa. Bardzo delikatnie. No nic w porównaniu z tym, co stał tam, gdzie przed chwilą pytaliśmy Michała, nie? No. W zasadzie nie trącił wody. Totalna masakra, niestety tutaj jest też źle. Koledzy z całej Polski i co? Wyście coś zapali, nie? Tak, jednego korka. Tu mam się na zgarze chyba, tak? Zgarze, cztery. No. No my nic, ale oni łowili na glizdy. Także glizda robi furorę, a teraz przyszła zmiana nocna, dybywalce starzy na śledzia. Tego już wam nie będziemy pokazywać, natomiast my lecimy jeszcze raz pod Sea Tower, gdzie spróbujemy jednak mimo wszystko wyłuskać te okonie. Pójdziemy też jeszcze zobaczyć na to główne nabrzeże, gdzie jest oceanarium. No, ale słabiutko to wygląda, nie? No dobra, Adrian coś ma. Tak, zaczął. Tak, ale ogólnie wygląda, że potencjał by miało łowisko, nie? Dokładnie. Ale nie ma. Ale nie ma rybie, nie? Jakieś, o, zobacz. Nie wiem, zobacz, gdzie jest boleń. Zobacz, jak goni boleń. No, jak mam akurat zaczep, nie? Żeby go złowić, nie? Patrz, masz. Mam. Jest. Wuu! Ma ktoś podbierak? Filip, chodź! Jest! No dobra, ale jak to wyciągnąć? Dobra, jest leszczu. No, na nowy sprzęt. Kołowrotek i plecioneczka. Słuchajcie, 006. I teraz jak go wyciągnąć, bo ja nie mam podbieraka. Mimo wszystko spróbujemy. A tam to można było wejść i tutaj wziąć, tak, na tego, tak, i tam. Tak, to by można było, tylko że pani już zamyka, nie? Dobra, spróbuję go delikatnie podebrać. Tu jeszcze uwaga, w ogóle nie widać. Filip, nagrywaj. Czekaj, ci Michał przyciągam wędkę. Dobra. Przytrzymaj. Okej. No i super, nie? No jaki kolor ma dziwny, nie? W ogóle. Tak. No dobra, okej, okay, słuchajcie, jesteśmy pod Sea Tower. Mam leszcza, taki chudziutki leszczyk, no na dropshocika. Na gumkę otrafała, bardzo fajna. Widziałem, że on się tutaj spławia i powiem szczerze, rzuciłem mu pod pysk tą gumkę, od razu ją wsysnął, także Rafał naprawdę dobre gumy robi. Bardzo one są miękkie i no, on się tam uganiał za jakimiś okonkami, więc dla niego to było jak okoń po prostu. Dobra, wpuszczamy go do wody i lecimy dalej. Leci leszczyk. Woo, poszedł! Ładnie. Potencjał jest, nie? A gdzie tu jest błąd, że tu nie ma ryb? Nie wiem, masz błąd? Nasz błąd? Chyba nie. Nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, co ci powiem. No jest nas dużo, słuchajcie, i słabo tutaj jest z tą rybką. Wcześniej tam jest jeszcze marina taka typowo jachtowa, tam pójdziemy później. Nie wiem, czy to widać, zobaczcie, jest full rybek. Myślę, że widać. Ale to nie jest okoń, nie? Nie, to nie jest okoń, to jest coś dziwnego. Zresztą Jarek wcześniej. Jarek, co to są za ryby? No bo tych ryb tutaj jest sporo. Uklejka? Zobacz, jak to stoi, jak to ładnie wygląda. Ile z nimi wyszedł właśnie, nie? No.
jakieś ukleje chyba. I Lesz, słuchaj, Lesz się uganiał za takimi dużymi. No. Ja mu rzuciłem przed chwilą gumę od Rafała i ciach i załatwione. No. Może coś jeszcze mniejszego by trzeba było Jarku wziąć. No dobra, ale co, Adrianie, uciekamy gdzieś dalej, nie? Idziemy. Tak, oprócz tego Leszcza nic nie ma jak na razie.